W jaki sposób prowadzone są badania nad zanieczyszczeniami? Badania zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego związkami fluoru prowadzone są w sposób ciągły przy pomocy tak zwanej metody aspiracyjnej. Tutaj widzimy aparat, który do tych pomiarów służy. Takich 10 aparatów rozmieszczonych na terenie miasta w Krakowa bada codziennie stężenia związków fluoru w powietrzu atmosferycznym. Próby przywożone do laboratorium są poddawane normalnej analizie chemicznej i następnie określamy, jakie stężenia wartości dopuszczalne, jakie stężenia związków fluoru znajdują się w powietrzu atmosferycznym, podając te wartości w miligramach na metr sześcienny. Co dziś wykazują te aparaty i wykazują badania w kilka miesięcy po rozpoczęciu procesu likwidacji huty? W zasadzie, ażeby można było powiedzieć, jakie są efekty zmian spowodowanych likwidacją huty aluminium, należałoby poczekać do końca roku, ponieważ cykl pomiarowy trwa minimum rok. Możemy odwołać się do kilku miesięcy. Oczywiście, ze względu na to, że chcieliśmy się już zorientować, jak sytuacja wygląda po likwidacji huty aluminium, wobec tego porównaliśmy ze sobą dwa okresy identyczne, półrocza roku ubiegłego i roku obecnego. Czy można prosić o podstawowe dane? Czy jest lepiej? Jest w 10 punktach pomiarowych, które są zlokalizowane na terenie miasta i Skawiny, widzimy tendencję spadkową, jeżeli chodzi o ilość przekroczeń wartości dopuszczalnych stężeń. Te ilości są podawane w procentach i jeżeli porównamy poszczególne punkty pomiarowe, może nie będę wymieniał tu wszystkich punktów pomiarowych, ale najbardziej charakterystyczne dla Skawiny. Skawina Korobniki, gdzie tamtego roku ilość przekroczeń wynosiła 29%, w chwili obecnej ilość przekroczeń, to znaczy w tym roku, w półroczu, wynosiła 13%. A więc jest znaczny. Ton mniej. Nie, to nie, panie redaktorze, to nie w tonach, to w miligramach na metr sześcienny. Ale w sumie obliczane to było w tonach, bodajże huta aluminium w Skawinie emitowała rocznie do atmosfery Krakowa bodajże 2000 ton. Tak, ale proszę wziąć pod uwagę, że my badamy stężenia związku fluoru, a więc te ilości, które znajdują się w metrze sześciennym. Można tak, to przeliczyć później na oczywiście, tony. Że tak. Z tym, że jeżeli chodzi o tony, to jest inna sprawa. Mianowicie pewna ilość związku fluoru, wchodząc w reakcję z materiałem, który znajduje się z pyłem, zanieczyszczeniami w powietrzu atmosferycznym.